Jemy je i dodamy Jo. w kolejnym zestawieniu popów. Jak biało ciągle. Jak tu na rower iść? No i piękna zimowa sceneria. Kolejna przełajowa środa. Spotykam się z lokalnymi przełajowcami na rundzie. Warunek jest, jaki widzicie. Jest mróz minus 4 stopnie. Pod oponami chrupie. Oblodzone, obśnieżone. Ale jeździć się da. I wcale nie jest zimno. Paradoksalnie. A w łapki, jak za stary dom. Przyszczypało. A wy zaczynacie? Kończycie? No w trakcie. Aha. Ja jestem w trakcie końca. My też kończymy już. No to lećmy. To my. Tak. Dalej. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Hejka. A dzisiaj ćwiczymy sobie na takim pomniejszonej lupce, tak żebyśmy mogli w miarę sprawnie jeździć. Unikamy jakichś takich stromych, niebezpiecznych miejsc, bo faktycznie ślisko, więc szkoda, żeby w środku sezonu przełajowego coś się komuś przytrafiło. Ekstra. Teraz koniecznie tyłek na siodle, nie? I rozkręcaj. Pięknie. Podczas takich treningów to technika naprawdę musi być za pan brat z jeźdźcem i rowerem, albo jeździec z techniką bardziej. Proszę? Biegiesz pierwszy? Aha. Na takich wspólnych treningach podpatrywać się nawzajem. Nie jestem mistrzem techniki, ale zostałem poproszony o pokazanie zjazdu, taki, który wydaje się płaski, a wcale taki nie jest. Tu trzeba dohamować, bo tu bardzo stromo. Wypięta noga. I w lewo. I zobaczymy, jak sobie poradzą. Oj, dobrze. Dobrze, wypięta noga, dobrze. Gdzie ty jedziesz? Na grilla? Noga, noga, noga. Nie wypięli nogi. Czasem warto wypiąć nogę, żeby zrobić przeciwwagę. Środek ciężkości, znaczy bardziej przenieść do kierunku skrętu. Łatwiej w zakręt jest wejść. Dlaczego nie wypięliście nogi? Michał, ale ty wypiąłeś nogę zanim jeszcze zacząłeś zjeżdżać. Thank you.
Ale jest przełajowy Michał. Słuchajcie, jest środa, godzina 9, minus 5 stopni. Dlaczego wy jeździcie na rowerze w taką pogodę? Michał, za co lubisz przełaj? Powiedz szybko. Za techniczne i ciasne zakręty, najbardziej. To lubisz najbardziej? To lubię najbardziej. A Jakub? Ja za to, że dzisiaj taki lodzik fajny jest. Można się poślizgać, jak za dzieciaka na tej górce, na dupie. Czyli tak, śmiało można, na rowerze na dupie się poślizgać. Śmiało można powiedzieć, że przełaj to taki fajny plac zabaw, co nie? Dokładnie. A jakimi zabawkami się, Michał, bawisz? Co to jest? Z przodu mamy, dzisiaj jest zestaw z przodu Limus, z tyłu Baby Limus. Czyli duży bieżnik z przodu, mały z tyłu. Dokładnie. Rower Steven. Jakub? Ja dzisiaj na dzieciaka, dwa Baby Limuski. No ale przy takiej technice można sobie pozwolić. A jeszcze tu jest. Ja też mam opony dzisiaj. Ty też masz opony. Wiecie, to jest właśnie to. Jak się ma technikę, to się nie zastanawia, na czym się jeździ. Dokładnie. Ja nie mam, więc jeżdżę na takich grubych. Tam jeszcze przełajowy badów.